Państwa gościem jest dyrektor powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w Cieszynie, Piotr Przewdzink. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry wszystkim. Panie dyrektorze, koronawirus zmienił nasze życie, co do tego nie ma wątpliwości. A jak zmienił waszą pracę, jak wpłynął na waszą pracę? No tak jak na życie wszystkich nas tutaj w powiecie, tak samo może jeszcze w szczególny sposób zmienił pracę powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w Cieszynie. W tej chwili i praktycznie od roku 90% naszej aktywności jest poświęcane walce z koronawirusem. Pozostałe aktywności to te, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania i zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego w naszym powiecie. Również zmienił się jak gdyby charakter tej naszej pracy, bo często pracowaliśmy praktycznie 24 godziny na dobę. W chwili obecnej ta praca nasza polega, pracujemy od godziny 7 do godziny 21. Czyli wydłużyliście ten czas pracy, ale panie dyrektorze, może o tym za chwilę, bo chciałabym zacząć od początku. Jak wyglądały te początki walki z koronawirusem? Czy może coś szczególnie panu utkwiło w pamięci? Te pierwsze miesiące? Pamiętam, jak był pierwszy przypadek. Nikt z nas też do końca nie wiedział, jak do tego podchodzić, jak mamy się z tym zmierzyć. Było to dla nas trudne. Zaczęło się to praktycznie 10 marca, gdzie otrzymaliśmy pierwsze zgłoszenie o osobie pozytywnej. Po pierwszych wywiadach, które żeśmy prowadzili, po pierwszych dochodzeniach epidemiologicznych, okazało się, że liczba osób, które zostały skierowane na kwarantannę, to po 5 dniach prowadzenia tych wywiadów to było prawie 300 osób, także wyzwanie duże, bo do każdej osoby trzeba było zadzwonić, powiedzieć jej, że jest na kwarantannie. No i robiliśmy to też w zasadzie pierwszy raz, bo taka sytuacja, jeżeli chodzi o epidemię, w ostatnim czasie była jakieś 100 lat temu, gdzie walczyliśmy z grypą hiszpanką. Mhm. No czyli musieliście przeorganizować swoją pracę, stąd też wydłużenie pewnie tych godzin pracy, ale był taki krytyczny moment, no był, panie dyrektorze, no nie można się było do was dodzwonić, ta infolinia była obciążona. Jak to wyglądało tutaj u was od środka, bo my to znamy jakby z tej drugiej perspektywy. Problem z dodzwonieniem polega między innymi na tym, że w stacji dostępne były tylko i wyłącznie telefony stacjonarne. Była ograniczona liczba osób, które mogły odbierać te telefony, a telefonów dziennie, można powiedzieć, było kilkaset. Także nawet jak odebraliśmy, powiedzmy, tylko 1%, to czasami było to 50 telefonów, które zdążaliśmy obsłużyć w tym okresie czasu. Także było to do nas duże wyzwanie, to nie wynikało jak gdyby z naszych zaniedbań, natomiast z ilości telefonów, które dzwoniły do stacji. To uważam, nie mieliśmy problemu tylko w Cieszynie, ale w zasadzie w każdej stacji powiatowej, która walczyła z COVID-em, ta sytuacja miała miejsce. Te początki były też dla was, dla cieszyńskiego sanepidu, szczególnie trudne, bo też się z tym COVID-em, z koronawirusem musieliście zmierzyć od środka. U was też były przypadki pozytywne. Tak, i to też było dla nas takie nowe doświadczenie, ponieważ sami walcząc z koronawirusem, jak mówię, zostaliśmy w pewnym momencie wzięci do niewoli przez koronawirusa. Cieszyński sanepid został zamknięty. Tak, cieszyński sanepid został zamknięty, ponieważ na początku była to jedna osoba. Po przeprowadzeniu badań wśród pracowników stacji okazało się, że osób pozytywnych jest prawie 2/3. To spowodowało, że cała stacja musiała pójść na kwarantannę, osoby pozytywne na izolację. No i w związku z tym nie mogliśmy funkcjonować tutaj na miejscu w normalnych warunkach. Dlatego na ten czas nasze obowiązki przejęła stacja sanitarno-epidemiologiczna w Bielsku-Białej. Czy teraz ta komunikacja dzięki między innymi systemowi SEPIS się poprawiła? Jest to system, który zajmuje się głównie sprawami epidemiologii.
Z tego co wiemy, system ten będzie w przyszłości służył również dla prowadzenia innych zagadnień, których zajmuje się stacja sanitarna epidemiologiczna. Czyli ten system zostanie z nami na dłużej? Rozumiem. Myślę tak i jest to związane też z digitalizacją inspekcji sanitarnej w Polsce. Można powiedzieć, ułatwia nam i sanepidowi, i osobom, które do nas się zgłaszają, pracę z tego względu, że te zgłoszenia przez system SEPIS można dokonać gdyby dwoma sposobami. Osoby, które na przykład nie mają dostępu, czy nie mają profilu zaufanego, mogą zgłoszenie dokonać przez infolinię i wtedy dzwonią na infolinię, numer infolinii jest podany na naszej stronie internetowej i tam telefonicznie zgłaszają i podają swoje dane oraz przyczynę, z powodu której dzwonią na infolinię. Infolinia przesyła nam te informacje w postaci, są one dodawane w tym systemie SEPIS i są rozdzielane na poszczególne powiatowe stacje sanitarne i epidemiologiczne. W systemie widzimy, że zostało wygenerowane zgłoszenie i naszym obowiązkiem jest odpowiedzieć na takie zgłoszenie. Pracownik dzwoni do osoby, która wygenerowała to zgłoszenie, no i na podstawie rozmowy udziela porady, względnie nakłada kwarantannę. Drugim takim możliwością zgłoszenia swojej siebie do systemu SEPIS są formularze, które są dostępne też na stronach internetowych. To może powiedzmy coś o kontrolach, jak to wygląda z Waszej perspektywy, jakie są rodzaje tych kontroli? Jeżeli chodzi o kontrole, które wykonujemy w stacji, to możemy podzielić głównie na tak zwane kontrole planowane i nieplanowane. Kontrole planowane są ustalane i jest wykonywany tak zwany plan kontroli. I oprócz tego są nieplanowane kontrole, które możemy też podzielić na kontrole tak zwane interwencyjne, kontrole sprawdzające albo na wniosek. Jeżeli chodzi o kontrole interwencyjne, to mają one miejsce w momencie, gdy otrzymujemy sygnał od konsumenta albo od jakiejś innej osoby. Po każdej takiej kontroli jest wpisywany też protokół. Jeżeli chodzi o kontrole sprawdzające, to one są robione wtedy, gdy podczas pierwszej kontroli stwierdziliśmy uchybienia na tej kontroli. Każda osoba, która zarządza danym podmiotem gospodarczym, dostaje również okres, kiedy te uchybienia powinny być usunięte. I ta kontrola sprawdzająca ma na celu sprawdzenie, czy w tym okresie czasu, który został wyznaczony, te uchybienia zostały usunięte. No to jaki jest schemat takiego właśnie postępowania podczas kontroli dla jednej i dla drugiej ze strony, czyli dla tego kontrolującego i dla tego kontrolowanego? Pracownik sanepidu, który idzie na kontrolę, przygotowuje się najpierw do tej kontroli, czyli sprawdza, jak wyglądała kontrola uprzednia, jeżeli to jest zakład, który jest na naszej liście i który kontrolujemy w określonych odstępach czasu, zaopatruje się upoważnienie do przeprowadzenia kontroli. Na tym upoważnieniu jest napisane podstawa prawna, na podstawie której robimy tą kontrolę. Jest opisany zakres tej kontroli. Jest określona osoba, która udzieliła tego upoważnienia. Tym osobą, która udziela, jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny. I jest też określony czas, kiedy ta kontrola ma być przeprowadzona. Z reguły idą w większości dwie osoby na taką kontrolę. Przedstawiają się osobie kontrolowanej, pokazują legitymację służbową, pokazują upoważnienie. Kontrolujący powinien przedstawić albo, że jest właścicielem danego obiektu, natomiast jeżeli nie jest właścicielem, to powinno być
uprawnienie osoby, która będzie uczestniczyła podczas tych kontroli. Co wy sprawdzacie, na co zwracacie uwagę? W zakładach gastronomicznych no to sprawdzamy przestrzeganie głównie warunków higieniczno-sanitarnych. Sprawdza się też dokumentację, sprawdza się sposób przechowywania żywności, zapisy systemu HACCP. Nie zapobiegamy takich kontroli i to niezależnie od czy jest stan epidemiczny, czy nie, zarówno czasem nakazy czy zakazy. Jeżeli chodzi o sprawy związane z żywnością, kontrole odpowiadają się bez zapowiedzenia i to dotyczy zarówno placówek handlowych, które zajmują się sprzedażą, dystrybucją żywności, czy zakładów przemysłowych, które produkują żywność. Kontrole związane z żywnością, schemat się nie zmienił. Jest to schemat, który stosowany jest od lat i nigdy z tym nie było problemów. Przedsiębiorcy o tym wiedzą, że takie kontrole są przeprowadzane. Panie dyrektorze, no i jak kończy się taka kontrola? Jakąś notatką, co dalej? Po każdej kontroli jest sporządzony protokół. A ten protokół jest sporządzony albo na miejscu, w danym lokalu. Jeżeli nie ma sprzyjających warunków, żeby taki protokół sporządzić na miejscu, można go sporządzić na terenie stacji. Taki protokół później, jeżeli sporządzany jest na miejscu, jest omawiany z osobą, która jest kontrolowana, ta osoba może wnieść swoje uwagi do tego protokołu. Tak samo uwagi te mogą zostać wniesione do protokołu w momencie, gdy ten protokół został wpisany w stacji. Ta osoba ma 7 dni, żeby tutaj pisemnie lub osobiście w stacji takie uwagi do protokołu wnieść. Procedura administracyjna już nakładania kary, jeżeli faktycznie jest taka przesłanka? Jeżeli stwierdzimy, że jest naruszenie akurat w tych przypadkach nakazów i zakazów, które są ustanowione przez rozporządzenie Rady Ministrów, to wtedy zawiadamia się stronę o wszczęciu postępowania administracyjnego związanego z nałożeniem kary pieniężnej. Nie jest tak, że mamy tylko jeden rodzaj kary. Kary w tym akurat przypadku są obowiązują od 5 do 30 tysięcy i o wysokości kary decyduje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny. Także nie w każdym przypadku jest nakładana kara maksymalna. Jeżeli stwierdzimy, iż ta kara nie musi być nakładana, to jest też możliwość odstąpienia od ukarania danej osoby. Od każdej nałożonej kary można się odwołać do instancji drugiego stopnia. Tą instancją w przypadku inspekcji sanitarnej jest wojewódzki inspektor sanitarny. Następnie, jeżeli kara w dalszym ciągu, czy decyzja zostaje podtrzymana przez wojewódzkiego inspektora sanitarnego, do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Jeżeli nałożono karę, można tą karę nałożyć ponownie? Może być ponowna kontrola? Jest taka możliwość, że możemy osobę czy przedsiębiorcę ukarać wielokrotnie. Panie dyrektorze, a ile takich kontroli przeprowadziliście w ostatnim czasie tutaj na naszym terenie? Jeżeli chodzi o kontrole, które prowadziliśmy w galeriach i obiektach wielkiego przemysłu, to trudno nazwać to takimi kontrolami. Były to bardziej wizytacje, bo chodziło o sprawdzenie przestrzegania nakazów i zakazów rozporządzenia. Ale prowadzimy również kontrole takie planowe, które są niezwiązane z epidemią. I takich kontroli w obecnym czasie prowadziliśmy kilkanaście. To też jest związane z tymi takimi, powiedzmy, ograniczeniami, jeżeli chodzi o sprawy kadrowe, z tego względu, że jak rośnie nam liczba osób zakażonych, co obserwujemy w obecnym czasie, no to automatycznie jak gdyby zmniejsza się liczba prowadzonych kontroli. W okresie, powiedzmy, miesiąca, początku roku, gdy tych zachorowań nie było aż tak dużo, zaczęliśmy prowadzić normalną działalność kontrolną i takich kontroli normalnych zostało też prowadzonych co najmniej kilkanaście.
No właśnie, panie dyrektorze, bo wiele osób się zastanawia, czy sanepid zajmuje się jeszcze teraz czymś innym, czy to tylko wszystko kręci się wokół pandemii, wokół koronawirusa. No to jest w tej chwili, tak jak już wspomniałem na wstępie, stanowi 80-90% naszej działalności. Natomiast prowadzimy również inne sprawy związane z naszą działalnością, a mianowicie w dalszym ciągu odbywają się, czy są robione szczepienia i również zajmujemy się nadzorem nad przeprowadzeniem tych szczepień. Działa również dział higieny pracy, który zajmuje się między innymi sprawami związanymi z środowiskiem pracy w zakładach. Tam też są prowadzone kontrole, jak również toczone są, przygotowane sprawy do wydania decyzji w związku z ubieganiem się osób o choroby zawodowe. Dział epidemiologii, oprócz tego, że w tej chwili główną swoją działalność skupiają na walce z koronawirusem, zajmują się również innymi chorobami zakaźnymi, które również występują tutaj w naszym powiecie. Do takich chorób możemy zaliczyć grypę. Jest w tych przypadku znacznie mniej, ale grypa w dalszym ciągu jest. Są również choroby zakaźne inne typu ospa, różyczka, choroby przewodu pokarmowego są odnotowane i odpowiednio opracowywane. Czyli w miarę możliwości podejmujecie też oczywiście inne działania, odpowiadacie też na maile, które w ostatnim czasie dość dużo chyba spływało tutaj do sanepidu w ramach tej akcji Zapytaj Sanepid. Jak to wyglądało tutaj w cieszyńskim sanepidzie, panie dyrektorze? Podobnie jak w innych sanepidach otrzymaliśmy takich maili bardzo dużo. W ciągu powiedzmy kilku dni tych maili było praktycznie ponad 1000. Odpowiadaliśmy w ten sposób, że osoba, która do nas pisała o informację publiczną, powinna się zapoznać z komunikatem, który został umieszczony na naszej stronie internetowej. Również na stronach Biuletynu Informacji Publicznej umieściliśmy informacje na temat stanu sanitarnego w powiecie, jak również informacje dotyczące chorób zakaźnych, które monitorujemy na naszym powiecie z ostatnich 5 lat. Także osoby, które akurat pytały o te rzeczy, mogą sprawdzić to sobie w naszej Biuletynie Informacji Publicznej. Na koniec, panie dyrektorze, takie pytanie o aktualną informację. Jak wygląda sytuacja pod względem zakażeń tutaj na terenie naszego powiatu? Czy są jakieś niepokojące sygnały? Tak jak obserwujemy to w Polsce, że rośnie nam liczba osób zakażonych koronawirusem, obserwujemy to również w naszym powiecie i te ilości zwiększają się nawet trzykrotnie. Średnio obserwujemy około 90 do 120 zachorowań i widać też tutaj tendencję wzrostową tych zachorowań. Także apel do wszystkich osób, które słuchają tego naszego wywiadu, że jednak należy się stosować do tych wymogów związanych z koronawirusem. Głównie chodzi o to, żeby zachowywać odpowiedni dystans, dezynfekcję stosować, bo to jest najprostszy sposób, żeby uniknąć zakażeń koronawirusem. No i dystans społeczny oraz nosić maseczki, które chronią nas przed zakażeniem, a może w większym stopniu jeszcze chronią inne osoby przed skutkami zakażenia koronawirusem. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Moim i państwa gościem był dyrektor powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w Cieszynie, pan Piotr Przedzik. Dziękuję za rozmowę i życzę wszystkim dużo, dużo zdrowia. I pamiętajmy o tych trzech zasadach, czyli dystans, dezynfekcja i maseczki. Dziękuję państwu bardzo. Bardzo dziękuję.